Zresztą już nie będzie nigdzie. Do auta. Na 3 dni, a ona spakowała pół domu. Dobra, wszyscy prawie gotowi, jedziemy w trasę. Przystanek małej urodziny w Janowie i teraz śmigamy do Giżycka. Piękna pogoda, miejmy nadzieję, że w Giżycku tak samo świeci słoneczko. Gdzie jedziemy? Jedziemy do Amelki. Do Amelki jedziemy? Tak. Filip, jedziemy do Amelki? Nie. Gdzie nie? Tak. Mąż jak zwykle śpi, no takiemu to dobrze. Ja mam. A ty Kuba co powiesz? Chcę się wyspać. No i pięknie, tak to się zaczyna. A wy też idziecie spać? Ja nie. Będziesz towarzyszyła mamie? Ja nie wiem, co to znaczy. To znaczy, że będziesz ze mną rozmawiała? No. Okej, okay, to machamy i do zobaczenia w Giżycku. Pomachaj. Kierunek Giżycko, przez Mrągowo ciśniemy dzisiaj. To była najszybsza trasa. Zobaczymy, czy będzie wszystko ok. Czy jakieś przygody po drodze, może jakieś przystanki, czy nie. Nie, nie? Jedziemy. Słuchajcie, ja nie mogę w to uwierzyć. Przed chwilą było słońce, dosłownie 10 minut temu. A teraz co? Deszcz wali, jak nie wiem. Miał być grill i nie wiadomo, co z tego wyniknie, zanim dojedziemy do Giżycka. Dojechaliśmy, mąż tam parkuje, dzieci. Co masz, Filip? Kto ci kupił? Zapinamy się, tak? Matkę zapinaj to. Myśmy mieli więcej miejsca, jak tu przyjechaliśmy. Ja znów nie mam gdzie schować plecaka. Gdzie mam schować ten plecak? Na bagażnik, na górę. Gdzie na górę? No bo dostałeś jakieś gratisy, że jest więcej rzeczy, coś? Co? Dostałeś jakieś gratisy, tak? To. Wiecie, rozgrzewam naczynia. Klaus. Good.
Tam pójdziemy naokoło i tam na dół.